Mija już miesiąc, od kiedy mieszkańcy Legionowa mogą korzystać z miejskiego roweru Acrobike. Z dyskusji, jaka wywiązała się na sierpniowej sesji Rady Miasta, wynika, że ta nowa komunikacyjna usługa spodobała się Legionowianom i cieszy się wśród nich dość dużym zainteresowaniem. Funkcjonuje nieźle. Jest sporo wypożyczeń. Rowery widać na mieście. Jak zwykle w takim systemie jest trochę dewastacji. Ale nie warlają się te rowery, firma dosyć sprawnie, jeżeli one gdzieś tam zostają zostawione, no bo taki mamy też system, że mogą być zostawione w dowolnym momencie, firma dosyć sprawnie w te wyznaczone przez nas miejsca takiego bardziej stałego parkowania, to są miejsca przy stacjach kolejowych, przy partii autobusowej, dostarcza te rowery. Prezydent wyjaśnił też, dlaczego w Legionowie nie wprowadzono tego samego systemu, który od kilku lat sprawdza się w Warszawie. Po pierwsze, dlatego że w tym roku na pewno nie byłoby to możliwe. Tam bowiem, w przeciwieństwie do systemu legionowskiego, są stacje dokujące. I żeby je postawić oraz uruchomić, niezbędne byłoby uzyskanie pozwolenia na budowę, a także dociągnięcie do nich zasilania. Po drugie, system warszawski jest dużo droższy niż ten zastosowany w Legionowie. Biorąc pod uwagę koszty i mobilność tego systemu, bo ten system warszawski jest taki, no, że te stacje buduje się w określonych miejscach, wydaje się na to określone pieniądze i to jest trochę z punktu widzenia deklaracji mieszkańców, z punktu widzenia oceny urzędnika, a tutaj właściwie możemy tymi rowerami dowolnie dysponować i kiedy okaże się, że w jakimś jednym miejscu jest ich więcej potrzeba, to natychmiast firma reaguje, każdy ten rower ma GPS-a, także myślę, że dobrze wybraliśmy, bo system jest mobilny, tańszy i coraz więcej tych wypożyczeń jest. Radni dopytywali się też jeszcze o szczegóły funkcjonowania systemu. Ta firma, rozumiem, że tak jak to robią firmy, które zajmują się tym na Warszawie, czy to wypożyczalniem hulajnóg, czy rowerów, one są w nocy przewożone w jedno miejsce, tak? I mają jakieś określone miejsca postojowe i czy mają określone miejsca do zwrotu, czy je można po prostu zostawić w każdym miejscu, gdzie się tylko rzewnie podoba. O ile mnie pamięć nie myli, firma zbiera te rowery w ustalone przez nas miejsca dwa razy w tygodniu, także jak trzy dni, to mam nadzieję, że dzisiaj jest czwarty i ten rower z Chrobrego zostanie. Oczywiście ma pan rację, że to są plusy i minusy, ale myślę, że to jest zdecydowanie większy plus, że my tak naprawdę nie do końca wiemy, gdzie naprawdę, bo to trochę jak z chodnikiem, tak? Że chodniki powinno się budować tam, gdzie są przedepty. Że na początku nie powinno się na osiedlach budować chodników, tam gdzie ludzie chodzą, powinno się te chodniki budować. Trochę tak jest z tymi rowerami, no, że system jest komputerowy i on będzie patrzył i na bieżąco będziemy z firmą na to reagowali, gdzie jest najwięcej wypożyczeń, gdzie tych rowerów jest najwięcej potrzebne i tam będzie tych rowerów dostawiane, a można ten rower zostawić tak naprawdę gdzie się chce. Przy okazji rozmowy o rowerze miejskim padło też pytanie o samochody z wypożyczalni, które od pewnego czasu widać w wielu miejscach miasta. Zaobserwowaliśmy od jakiegoś czasu samochody wypożyczalni, samochody z wypożyczalni. I mam pytanie, bo z tego co wiem, to tam jest określone miejsce, gdzie te samochody mogą parkować. I pytanie, czy te samochody w tych miejscach parkują na zasadzie ogólnej takiej ogólnodostępności i czy jest jakaś umowa podpisana pomiędzy firmą wynajmującą te samochody, a miastem, jeżeli chodzi o zajmowanie miejsc parkingowych ogólnodostępnych. Cieszę się, że ta nowa usługa komunikacyjna, jaką jest sharing, tak to się nazywa, jest dostępna w Legionowie, że to jest to firma chyba zarejestrowana na pewno w naszym powiecie, a która funkcjonuje w całej Polsce i prężnie się rozwija, także w Legionowie, bo to, że nie musimy mieć swojego samochodu jest z korzyścią dla nas wszystkich, to powoduje, że tych samochodów po prostu jest mniej. Te firmy na razie nie widzimy takiego dużego problemu. Najwięcej tych samochodów jest trzymanych przy stacji Legionowo-Piaski.
gdzie tam jest naprawdę dużo miejsc parkingowych jeszcze wolnych na tym parkingu. Tutaj nie mamy podpisanej umowy, nie obciążamy tej firmy dodatkowymi kosztami. Te samochody są bardzo mobilne. Dla przypomnienia, dla osób posiadających kartę Legionowianina depozyt wymagany do wypożyczenia roweru wynosi 39 zł. Pierwsze pół godziny jazdy jest darmowe, a za każde kolejne trzeba zapłacić złotówkę. Depozyt dla wszystkich pozostałych wynosi natomiast 99 zł. Nie ma też dla nich bezpłatnych 30 minut. Do odblokowania roweru jest konieczna odpowiednia aplikacja. Znajdujące się najbliżej nas jednoślady można znaleźć dzięki umieszczonej w niej mapie lub też podejść do któregoś z 7 punktów postojowych. Są one umieszczone przy stacjach rowerowych Legionowo-Kościuszki, Legionowo-Przystanek Tunel, Olszankowa, Legionowo-Piaski, PKP Kolejowa, Siwińskiego Faktoria i Park Zdrowia.